Przez ten czas od napisania biegunów, przez te 8 czy 9 lat ja się stałam y, taką y, przeci, y, przeciwniczką w ogóle turyzmu i jakby uświadomiłam sobie też, ile zła y, dzieje się z tego, że ludzie w jakiś taki kompulsywny sposób nieustannie się poruszają, jadą coś, sprawdzają, coś oglądają i y, y, korzyści z tego są wątpliwe. Natomiast y, te wszystkie szkody, które wyrządzamy światu, są ogromne. I miałam poczucie też, że mi tego nie brakuje, ale ostatnio zdałam sobie sprawę rozmawiając ze swoim mężem w kuchni. Tak nagle spojrzeliśmy na siebie i pomyślałam, że pojechalibyśmy gdzieś. Pojechalibyśmy, ale z taką większą świadomością. I. Pojechalibyśmy gdzieś, żeby coś zobaczyć, czegoś doświadczyć, nawet przespać się w jakimś hotelu, po prostu położyć się do łóżka i obudzić pod innym niebem. Pojechalibyśmy zjeść coś innego. Ale na przykład cały czas mnie niepokoi, że trzeba gdzieś pojechać i oglądać jakieś dzieła sztuki. Że specjalnie jedzie się po to, żeby zobaczyć jakieś przedstawienie albo wieżę Eiffla, nie daj Boże że w gruncie rzeczy zapomnieliśmy w tym całym aspekcie, w tym całym świecie wypełnionym turystami, którzy jadą gdzieś all-inclusive, że nie stawiamy pytanie, co nam to daje, jakie są korzyści z tego, jak nas to zmienia, taki wyjazd na przykład do Egiptu, co zrobimy z, tym, z tą wizją piramid i rzeźb na pustyni i z muzeum w Kairze. Co zrobimy z tym spacerem po głównej ulicy? Czy jak nas to zmieni? Czy staniemy się lepszymi ludźmi? Czy mm, nasza świadomość się powiększy w jakiś znaczący sposób? Czy nie daj Boże, sprowadzi się do takiego odhaczenia? Byłem w Egipcie, albo jeszcze gorzej, sprowadzi się Tak, i pokazywania zdjęć na Instagramie, gdzie byłem. Gdzie byłam, kogo widziałam, co widziałam. Czy nie daj Boże, nie zmieni się to na yy, takie przekonania o tym, że jestem lepszy w jakiś sposób, że jestem bogatszy, jestem lepszy, bo mogę podróżować, a ci biedni Meksykanie Jakim oni są. Oni są obsługą hotelową, na przykład. Czy to nie zwiększy różnic i nie, nie, nie da nas, różnic takich społecznych, i czy nie sprawi, że staniemy się takimi wyzyskiwaczami, już nie tylko świata, zostawiając za sobą świat węglowy, ale wyzysk wyzyskiwaczami innych ludzi i będziemy budować swoje poczucie wartości na tym, że jesteśmy lepsi, właśnie przez to, że podróżujemy. Czyli dużo takich wątpliwości. Etyczny. Tak, 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 tak się kolonializm zaczął. Tak, i to. Przecież to... on się musiał jakoś zacząć. Tak? On mhm. się zaczął od tego, że rasistowsko schierarchizowaliśmy, e, po, po, poustawialiśmy w, w, na płaszczyźnie pionowej e, tych, z którymi się spotykamy, a dopiero później zaczęliśmy kopać w ich ziemi i szukać rzeczy, które możemy tam znaleźć. No tak, to jakby Też istotą turyzmu jest to, że turyzm nas odciąga od. Natury, bo człowiek, który żyje powiedzmy, we Wrocławiu na krzykach, y, jego doświadczeniem, przestrzenią jest miasto, y, wyrusza nagle, wsiada, jedzie na, na lotnisko i wy, wysiada na przykład w Tunezji czy w Egipcie i tam mieści się w tych sferach zamkniętych, hotelowych i wychodzi tylko do basenu, albo tam jedzie z wycieczką zobaczyć te piramidy i wraca i żywi się w tej kuchni, która jest jakąś taką dziwną mieszanką, ani nie jest kuchnią miejscową, bo ani nie jest kuchnią, którą on zna i, i potem po dwóch tygodniach wraca. To właśnie co on zrobił, to jakoś są takie skoczki, wiesz, w rzeczywistości przez, przeskakuje naturę, przeskakuje naturalny stan podróży, który jest poruszaniem się po ziemi fizycznego ciała ludzkiego. Ciała nasze są przyzwyczajone do podróży w ten sposób, że zmienia się z dnia na dzień jakby krajobraz, temperatura, zapachy, bakterie się zmieniają, do których mamy czas się przystosować, podróżując do Egiptu przez dwa tygodnie, czy tam przez pół roku, jak kiedyś. I przede wszystkim to przeskoczenie natury pokazuje, że nigdy nie uczestniczymy w tej naturze, tylko po prostu wskakujemy do innej jakby bazy yy, nienaturalnej, zbudowanej przez człowieka. W związku z tym nie mamy żadnego kontaktu z naturą. Ale jeszcze to, co mówiłam, już zaznaczyłam, niepokoi mnie strasznie jakby brak sensu tych podróży. Znaczy, tu jest sytuacja taka trochę niezręczna, bo trudno, yy, nie daje sobie prawa oceniania sensowności czyjejś wyprawy, czyjejś czy, podróży. Decyzji, że prawda? Ale tak czasami się zastanawiam nad tym, co nam dało to, żeśmy pojechali tam i to zobaczyli. To jest wielkie pytanie, naprawdę dla mnie samej, które czasami mi psuje całe poczucie przyjemności, czy poczucie takiego tryumfu, że gdzieś pojechałam i zobaczyłam, i pytam siebie: to karczuk, i co z tego?